1967 roku tę piosenkę zaśpiewał Scott McKenzie z San Francisco, a wy zobaczyliście teledysk z nową wersją, bo dzisiaj trochę coverów w programie Niech żyje bal. Ale widzicie już, że nie jestem tutaj sam. Jest ze mną Tomek Szczepanik, zespół Pectus. Siła braci już szaleje od jakiegoś czasu. Piosenka Barcelona szaleje już dłużej. O tej nowej płycie porozmawiamy za chwilę. Na razie witam cię. Witam serdecznie wszystkich telewidzów. Powiedz, ponieważ w większości, no w ogóle wasze płyty to są piosenki autorskie, raczej nie sięgacie tutaj wszystkie do... Wszystkie są autorskie. No właśnie. Wszystkie są autorskie na płytach. Natomiast czasem na koncertach pojawia się rzeczywiście znany przebój, który no, spowodował u nas jakieś fajne emocje. Obecnie na koncertach wykonujemy utwór z repertuaru Grzesia Ciechowskiego, Nie pytaj o Polskę. No proszę, to... Sentymentalny utwór, który wykonaliśmy kiedyś w programie telewizyjnym i włączyliśmy go do repertuaru, ponieważ jest niesamowita energia. Przerobiliśmy go na swoje brzmienie, jest dużo gitar. Dzisiaj będzie można usłyszeć. No właśnie, dzisiaj jest koncert zespołu Pectus promujący tę nową płytę. Jesteśmy tuż przed tym koncertem. Gracie całą trasę w tej chwili. Wiem, że też będzie koncert w Londynie. Tak, 9 koncertów promujących najnowsze dziecko grupy Pectus. To jest trzecia płyta w historii Pectus, natomiast pierwsza w braterskim składzie. No właśnie. 4 rodzonych braci, w tym bliźniacy jeszcze, na jednej scenie prezentują swoją twórczość. Jest to ewenement na polskiej scenie muzycznej. Jeszcze w historii nigdy nie było. No właśnie, składzie. Tak się zastanawiałem, bo oczywiście w światowej muzyce to było The Jacksons, i Bee Gees. Było 4, potem 3. Tak. Kings of Leon, ale to jest 3 braci i kuzyn, tak. A do nas jest 4 braci rodzonych. No proszę, to jest ewenement. Jest to ewenement. Bardzo fajnie. Powiedz mi coś takiego, zaśpiewaliście też swojego czasu, zresztą z sukcesem, cover piosenki zespołu Wham, Last Christmas. No, z wielkim sukcesem, rzeczywiście. Tak. Świąteczny przebój, specjalny koncert w Gdańsku. Mhm. Publiczność nagrodziła nas i telewidzowie nagrodziła nas swoimi głosami. Zdobyliśmy wtedy nagrodę na najlepszą piosenkę świąteczną. Wersję świątecznej piosenki. Ta piosenka... Kolęda dwóch serc ma polski tytuł, zresztą napisał ten tekst Jacek Skubikowski, już nie żyjący. A powiedz mi, czy to jest jakiś taki szczególny utwór świąteczny, który sobie wybraliście, czy to jest... Czy czasami jest tak, że po prostu... Sam powiedz, jest to utwór, bez którego nie da się przeżyć świąt. Tak, tak, jak szczególnie przygotowanie. Oczywiście, jak słyszysz Last Christmas, to znaczy, że już idą święta, więc nie ma wątpliwości. Uważam, że fajnie zabrzmiał ten kawałek w wersji naszej polskiej. Myślę, że w święta... To nie jest łatwe, żeby w polskiej wersji piosenka zabrzmiała nie dobrze, jest prawda? Jest dobrze napisany tekst, fajnie skonstruowana aranżacja, melodia, więc... Wielkie dzięki telewizom za te oddane głosy. Powiedz mi, bo od 2005 roku istniejecie, w 2008 chyba była pierwsza płyta. Płyta w 2009, a w 2008 to był Sopot Festiwal, to co chciałbym ci dać. Od kiedy wszystko się zaczęło, tak. Ale ćwiczyliście już wcześniej. Czy były jakieś inspiracje właśnie gwiazdami z lat 80., 90., które grają? Oczywiście. Depeche Mode, Sting, U2, Marillion, Pink Floyd, Peter Gabriel też mocno odcisnął. Było tych zespołów trochę, rzeczywiście. W Polsce no, to się Lady Punk, Manam, Perfect. No tak, cała kolebka rockowa z tych lat 80. A powiedz, czy nie kusi was w tej chwili, żeby po takich autorskich płytach wydać coś, co będzie zbiorem waszych ulubionych przebojów, które was ukształtowały? Być może będzie kiedyś taki pomysł. Jak na razie bardzo mocno koncentrujemy się przede wszystkim na tym nowym naszym projekcie. Oczywiście to jest teraz najważniejsze. W związku z tym, że rozeszły się moje drogi z poprzednimi muzykami, powstał no, niewątpliwie taka, nie, powstała taka perełka, o którą musimy dbać i teraz mocno opracować. Wielki obowiązek, ciężar taki też
rodzinny na nas spoczywa, żeby właśnie udowodnić, że jesteśmy zdolni wewnątrz rodzinnie. I koncertujemy się... Chyba nie musicie udowadniać, tutaj wiesz, no, to będzie słychać, prawda? No mam nadzieję, że słychać to tak. Na tym pierwszym krążku, na Sile Braci. I to jest nasza na razie priorytetowa sprawa, patrzenie w przyszłość perspektywicznie i mam nadzieję, że jeszcze dużo dobrego przed nami. Oby tak było. Moi drodzy, w takim razie z tej nowej płyty Siła Braci, zagramy. Szkoła Marzeń. Szkoła Marzeń to utwór, który opowiada o czterech młodzieńcach, którzy marzą o tym, żeby zdobywać muzyczne sceny. No i zobaczymy. Marzenia się spełniają. Tak jest.